Witam Was. Dzisiaj troszkę przy tym aucie spędzę czasu. Będę robił wymianę oleju, ale nie będę nagrywał Wam filmiku z wymiany oleju, bo taki filmik już jest, więc no bez sensu nagrywać drugi raz. Dzisiaj zaprezentuję Wam na przykładzie tutaj akurat tego samochodu klucze do filtra oleju. No wiadomo, tam wymieniamy sobie czy coś, no ręką tego nie odkręcimy, a czegoś musimy użyć. Więc akurat na tym filmiku pokażę Wam trzy rodzaje kluczy i zobaczycie, jak one się sprawdzają, nie sprawdzają. Dlatego zapraszam Was do obejrzenia filmu. Miał być akurat inny samochód, świeżutki, nowy. Miałem robić wymianę po 15 tysiącach oleju, bo producent zaleca 30. No ale nie wyszło, więc film będzie na przykładzie tego Mercedesa. Tak to wygląda. Zaraz wleję płukankę do oleju i żeby sobie tutaj silnik pochodził z 10 minut i będę zabierał się za robotę. Wlewam płukankę. Płukanka taka. Są inne też dobre. O, lejek. No i odpalam. I w międzyczasie wyszła jeszcze jedna tutaj usterka ABS, więc wygląda to na uszkodzony tak zwany srebrny przekaźnik. Zresztą tutaj z ABS-em miałem ostatnio tak właśnie, zapalił się na sekundkę, zgasł. Czasami o właśnie przy odpalaniu przejechałem się troszeczkę i wracało wszystko do normy i wygląda na to, że swoje życie skończył srebrny przekaźnik. Więc zaraz wymienię srebrny przekaźnik i zobaczycie, jak to się robi. Srebrny przekaźnik mamy tu pod tą osłoną. Już kiedyś pokazywałem, jak wygląda jego przelutowywanie. O, musimy wyjąć tą osłonę i tutaj mamy ten przekaźnik. Widzicie? I trzeba go wypiąć z kostki. Trochę tu jest ciasno. To zależy, jakie ktoś ma ręce. Jest jeszcze oryginalny, 88. To mam drogi. No i przekaźnik jest wymieniony. No i wpadło, jest ok. I teraz zobaczymy, jak nam tutaj się to wszystko po wymianie tego przekaźnika. ABS, jak widzimy, zgasł, obroty się wyrównały. No dobra, czyli mamy za 20, czyli za jakieś 15 minut, niech sobie pochodzi.
na wolnych obrotach. Jeszcze przy okazji pokażę Wam tutaj temperaturę, bo tu na wolnych obrotach jest, dzisiaj jest gorąco, więc podnosi się. Niektórzy pytają się, jaka jest prawidłowa temperatura. No to zaraz zobaczycie, zaraz powinien załączyć wentylator. O, załączył. Czyli jak widzicie, na tej kresce równiutko włącza wentylator. Elektromagnes zapiął. Tu nie ma wisko. Jeszcze jedno, tu nie ma wisko. I nie mówcie, że w 2-3 jest wisko. No i on nawet na wolnych obrotach pomału kręci, owszem, ale zobaczcie, jaki jest wydajny układ chłodzenia. Akurat tutaj chłodnica też jest nowa. Znaczy no nowa, jak kupiłem, to założyłem, bo miał problemy właśnie z przegrzewaniem, wymieniałem termostat i tak dalej, i jednak ta chłodnica załatwiła sprawę. Widzicie, jak ładnie schodzi, nawet na wolnych obrotach. Czyli ten wentylator, kręcąc się wolno, przy dobrej chłodnicy on będzie zbijał. Tu nie chcę dodawać gazu, bo żeby się nie coś nie stało, bo to wiadomo, na tej płukance chodzi, chociaż nie powinno. No ale dobra, no schodzi nawet na wolnych obrotach, zobaczcie. Ciśnienie oleju na 2. Czyli też ci, co mają, im trochę zejdzie z trójki, to jest wielki lament. Kiedy dodamy gazu, ta wskazówka, widzimy, powędruje na 3. No ale to... O! O! I wentylator, nie wiem, czy tam słyszeliście, rozpiął. I wentylator już tutaj... O! Trochę odważnie to zrobiłem, no ale dobra. Widzicie, elektromagnes rozpiął wentylator. Czyli nawet w korku, przy na wolnych obrotach, silnik jest w stanie się doskonale schłodzić. Osłona założona, a miskę wymyłem wszystko, żeby było czyściutko. No, jak widać, misa czyściutka, pod korkiem nowa uszczelka. Olej jest wymieniony po 2 latach, a to dlatego, że auto przez te 2 lata zrobiło tylko 1500 km. Więc w zeszłym roku nie wymieniałem. Olej jest po płukance, ale w wiadrze no to wygląda jako czarny, prawda? Ale jest... O! Bardzo ładny. To teraz przechodzę do tego meritum sprawy. Dlaczego pokazuję klucze? A dlatego, że w różnych autach jest różny dostęp do filtrów. Tutaj w Mercedesie akurat jest taki, nie najgorszy bym powiedział, ale najlepszy też nie. Tu mamy filtr taki jak do Mercedesa. Znaczy no nie taki jak do, tylko taki do Mercedesa. Akurat tego. I tutaj możemy zastosować pod ten filtr odpowiedni klucz. Tutaj pod te takie wypusty, wycięcia, wytłoczenia. O! I wtedy go odkręcimy. Ogólnie te klucze są fajne, ale też mają swoją wadę. Ostatnio
ktoś tam dokręcił tak temu podobny filtr, że ten klucz, znaczy akurat nie ten, no był tam, bo to zależy od rodzaju tych wypustów, są różne klucze. Po prostu mi obrócił i tutaj się pozrywały, a tutaj też jest w Mercedesie dosyć dużo tych i tak w sumie można powiedzieć, że on jest okrągły. I obróciło mi i no i co, no i trudno, no tym kluczem już nie odkręciłem. To tak wygląda klucz. Oczywiście Made in Taiwan wszystko, bądź China, bądź jakieś tam inne azjatyckie kraje. Do filtrów dobrze dostępnych. Najlepsze są, naprawdę są najlepsze. Klucze takie opaskowe. O, tutaj rozkręcamy, dopasowywujemy tutaj do rozmiaru klucza, zaciskam i to naprawdę nam się tutaj tak to wciska w filtr, jeżeli dobrze tu skręcimy, że no nie ma opcji, żebyśmy tutaj coś źle zrobili, tak? Są różne łańcuchowe. O, robimy to w ten sposób. O. No i po zaciśnięciu. Naprawdę te klucze są, robią robotę. Pod warunkiem, że mamy dobry dostęp do filtrów. Trzeci klucz, one wyszły tak, nie wiem, no niedawno chyba w sumie. Klucze takie łapkowe. Gdzie? O. O, bierzemy w ten sposób i odkręcając, łapki zaciskają nam się na filtrze. I kręcąc kluczem, odkręcamy filtr. Jest to dobre do filtrów, gdzie na przykład taki klucz nam omknął, tym nie możemy podejść, tak jak jest to w przypadku właśnie Mercedesa. Więc tym kluczem możemy odkręcić nawet i też w trudno dostępnych miejscach, bo zauważmy, że on nie potrzebuje dużo miejsca. O. Widzimy te łapki. Teraz bym się rozkręcił. O, te łapki tutaj dużo miejsca nie potrzebuje. Więc no, ten klucz wiemy, ten wiemy, bo to jest wszystko takie proste. Więc pokażę, jak się sprawuje taki klucz do odkręcenia tego filtra. Od tradycyjnego klucza i grzechotkę możemy dać sobie przedłużenie, o, wtedy kiedy nie możemy gdzieś podejść, o, i on się cały czas, zauważmy, zaciska kręcąc, o, także nawet tym kluczem, jeżeli jest tak dokręcony, że to możemy aż zgnieść ten filtr, ale praktycznie jest pewność, że odkręcimy. Tutaj mamy filtr oleju. Jak wiadomo, no taki podejdziemy, no bo nie mamy nawet takiej możliwości. Ten ok. No ale to wiadomo, wkładamy klucz. Czyli taki dostosowany pod ten rodzaj filtr. No i ten łapkowy. I filtr mamy odkręcony. Tak to wygląda. I to już odkręca ten filtr. Jak widzimy, bez większych problemów się udało.
jest taki sam jak i ten nowy. O, ten klucz, o, widzimy tutaj ten klucz, aż nam wgiął ten filtr, widzimy? O, tutaj te łapki, o, gdzie były. Czyli po prostu on się aż wgryza w niego. Tutaj przetrę szmatką, żeby żadnych poprochów nie było. I ważne, żeby filtr nasmarować tutaj uszczelkę olejem, po to, żeby podczas przykręcania ona miała poślizg. I filtr przykręcamy. Można powiedzieć tak troszkę mocniej ręką i problemów z odkręceniem nie powinniśmy mieć. O. Teraz można odpalić. Ciśnienie poszło, czyli fajnie. Zjadę teraz z najazdów i sprawdzę jeszcze raz olej. Teraz po świeżej wymianie oleju można troszkę sobie pojeździć. W sumie tak bezcelowo, no ale czemu nie? Ogólnie nie mam czasu się, że tak powiem, no troszkę się czasy zmieniły, nie bardzo mam się jak kiedy zajmować tym autem, nie wiem czy niedługo nie trafi na sprzedaż, jeszcze się waham. Sami widzieliście jak po 2 latach jaki przebieg był zrobiony, tylko troszkę tak opony się zostały, no nie jest, no to zobaczę jak jeszcze to się wszystko poukłada. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie filmu i pozdrawiam, cichy Pin 25. Trochę się życie zmieniło, nie jest już tak jak kiedyś, gdzie na wszystko był czas, można było sobie grzebać w garażu, że tak powiem lata w dupę weszły. Auto przez 2 lata zrobiło 1510 km. Dlatego 2 lata nie wymieniałem oleju, bo nie było sensu, no. Po 700 km spuszczać olej, no to jest... Przyrodę mamy ładną. Nie, no auto jest w pełni sprawne, także naprawdę... Zresztą stał rok bez przeglądu też. W tym roku zrobiłem badanie techniczne.